W sklepie firmowym bydgoskiej Kobry wciąż ten sam jadowity napis. Butów brak. Możemy sobie obejrzeć estetyczne, choć puste półki i ruszamy zelować stary obuw. Ale szewcy coś się jakoś rozkaprysili. Nie mają kleju ani dratwy. Odsyłają do kolegów. Na takich wędrówkach można zedrzeć obcasy i podeszwy. Szczęściem znaleźliśmy w domu jakieś stare trepki. Latem będziemy biegać na bosaka, co skądinąd zalecał dla zdrowia poczciwy entuzjasta ksiądz Knajp. Stukła się szyba w drzwiach. I tak zaczyna się nasza droga przez mękę. No, troszkę przesadzona, bo już dziś nie trzeba nosić ze sobą drzwi. Ale szkła nie uświadczysz. Zamiast szkła matowego można wstawić kolorowe, 3 razy droższe. Nie upadajmy na duchu. Może będzie w którymś z sąsiednich warsztatów. Czego pan szuka? Szkła ornamentowego? Panie, zwykłej szyby okiennej nie mogę dostać. Nie było się po co śpieszyć. Do autobusu też by nie wpuścili. Nie zniechęcajmy się. Tym razem oferowano lustro kryształowe. W tych warunkach jedyna szansa to duża wygrana w totolotka, a czekając na uśmiech fortuny, przeprowadzimy reperację własnymi siłami. Kiedyś mówiliśmy po japońsku nagie haki. Dziś mamy też gołe półki. Każdy towar, jaki pojawi się w sklepach, długo nie poleży. Przed 5 laty zapowiadano, że wkrótce będzie w Polsce wiele domów handlowych i super samów, że zakupy będą super luks wygodne. Rzeczywiście, tłoku nie ma. Nawet tego nie ma. Widocznie nie zdążono kupić od Japończyków licencji na rower. Niezmordowanie wystajemy w kolejkach, a nuż coś dowiozą. Proponujemy małą reformę gospodarczą. Wymianę dużych koszyków na nieco mniejsze. Po co dźwigać tyle powietrza? Mokasyny ani lakierki są marzeniem wielu Polaków. Zwykłe obuwie robocze stało się dziś przedmiotem luksusu. Wystarczy popatrzeć na bazarowe ceny. W łódzkim Stomilu, gdzie wytwarza się większość krajowych gumiaków, gdyby nawet chcieli, nie mogą zwielokrotnić produkcji. W dziale konfekcji wszystko trzeba robić ręcznie. Podobno tylko posypywanie talkiem płatów gumy odbywa się automatycznie.
Tak odbija się nam zaniedbanie tego przemysłu nastawionego z natury rzeczy na zaopatrzenie rynku. Zanim przejdziemy na produkowanie gumiaków wieczorowych i wizytowych, warto rozgryźć tajemnicę dystrybucji. Jak to się dzieje, że duża część obuwia roboczego trafia wprost na bazary? Widocznie dostarcza się gumiaki nie tylko tym, którzy naprawdę ich potrzebują, ze szkodą dla rolników. Czy są żletki? Panie, jak dostanę te 5 kartonów, to od razu rozchodzi się. Kłótnie, panie, handlarze mi kupują wszystko. A co naprawdę się dzieje w łódzkim Wizamecie, fabryce żyletek? Produkcja na pełnych obrotach, ale nie można nastarczyć. Mężczyźni, gładząc frasobliwie swoje nieogolone oblicza, zastanawiają się, dlaczego ten artykuł pierwszej potrzeby jest chomikowany, skoro fabryka nie ma żadnych kłopotów materiałowych. Produkcja została zwiększona i codzienna porcja jest natychmiast wysyłana na cały kraj. No cóż, sami sobie utrudniamy życie. Chciałam się zapytać, czy są żyletki? Nie ma. Dlaczego nie ma żyletek? Proszę pani, dlaczego? Dostawy są w zasadzie jednakowe, cały czas tak jak były do tej pory. Niestety ludzka mentalność po prostu jest taka, że zamiast jednej żyletki, to człowiek kupi paczkę, ewentualnie dwie paczki. Tyle ludzi wykupują. Ładna? A jakże z wulczanki? Elegancja Francja, moda i szyk. 420 do kasy i szpanujemy aż miło. Pierwsze pranie. Robimy to tak, jak i każe instrukcja. Woda odpowiednia, proszek właściwie dobrany, nie szarpiemy, nie wykręcamy, nie prasujemy. Efekt piorunujący, koszula aż lśni, ale tylko miejscami wokół metalowych guzików duże rdzawe plamy. Plamy nie chcą ustąpić za żadną cenę ani nam, ani specjalnym środkom chemicznym, ani pralniom, które wiedzą, czym to pachnie i odmawiają czyszczenia. 2 miliony takich rdzewiejących guzików wyprodukowały zakłady Galmet z Głuchołazów. Ich dyrekcja, od 30 lat współpracująca z wulczanką, nie wiedziała, że guziki przyszywane będą do koszul. Jak miraż na horyzoncie Natolina w Warszawie rysują się dla prawowitych ich mieszkańców domy spółdzielcze zmontowane już przed rokiem. Nie można do nich ani dojechać, ani dojść, aby podjąć prace wykończeniowe. Administracja miejska nie wypełniła swych obowiązków. Nie przygotowała zaplanowanych dróg i chodników, a spółdzielców nie stać na finansowanie takich inwestycji. Pięćdziesiąt bloków w szybkim tempie niszczeje. Buszują tu złodzieje i wandale. Jeśli chodzi o apele i slogany, wszystko jest w porządku, z realizacją trochę gorzej. Ciekawe, kto powinien poślizgnąć się boleśnie na tym Włocku. Chyba nie ci, którzy oczekują na mieszkania.
Gdzie pędzisz? U szwagra na 8. piętrze. Tak witają się dziś podobno niektórzy nasi sąsiedzi. Ale i tak wiedzą sąsiedzi, gdzie kto siedzi i co robi. Zapach zacieru jest taki sam, choć aparatura typu portable przypomina raczej sprzęt wybitnego naukowca chemika. W terenie inaczej. Po ludowemu, zgodnie z tradycją. Ale to tego samego gospodarza. I od sierpnia pan tutaj mieszka. Tak. I nic pan nie wie na ten temat tych beczek. Nie, no bo ja przecież byśmy robili do Warszawy, teraz przyjechałem, ile chyba, 3 dni temu. Ja bym, nie wiem, półtora roku teraz w domu w ogóle. Panie śledzie, w zimę w trakcie dokonanego przeszukania odnaleźliśmy zacier w ilości 150 litrów. Aż żal patrzeć. Tyle zmarnowanego cukru i drożdży. Wzmożone działania milicji dotknęły szczególnie tych, którzy z pędzenia bimbru na sprzedaż uczynili sobie źródło niezłego dochodu. Materiał dowodowy poddawany wnikliwej analizie, choć dostarczono go w butelce markowej brandy. Ostateczny wynik badań? Wysoka grzywna. Niestety płacą bez ociągania i dalej pędzą. Siła, zręczność i świetne wyszkolenie. Scena jakby wyjęta z sensacyjnego filmu o walce z terrorystami. Cała akcja trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund. To tylko ćwiczenia. Ale wtedy, przed 35 laty, każdy, kto wstępował w szeregi Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, doskonale zdawał sobie sprawę, że naraża życie. W tych trudnych czasach trzeba było przede wszystkim zapewnić porządek i bezpieczeństwo ludziom, a o to w powojennej zawirusze sprzyjającej przestępcom nie było łatwo. Za szkolnymi murami dziewczyny-milicjantki. O światłach regulujących ruchem ulicznym nikt wtedy jeszcze nie marzył. Na skrzyżowaniach dyrygowali samochodami, no i furmankami, dziewczęta i chłopcy w białych czapkach. Wśród nich popularna wówczas u warszawskich kierowców pani Lodzia Krajewska. Dużo wdzięku i fajna buzia. Ci wspaniali mężczyźni na swych szalejących maszynach. Nie było Fiatów i radiowozów, ale popularne 07 działało szybko i sprawnie. Wypadek? Nie, tym razem szara codzienność. I pretensje przed 30 laty te same, co i dziś. Panowie za jedno małe piwko. Nowe znaczy nieznane i kto wie, może nawet niebezpieczne. Pierwszy raz na ruchomych schodach trasy WZ lepiej skorzystać z pomocy milicjanta. Najpierw milicjant jest na tropie, następnie rozprawi się z chuliganami, a potem zaopiekuje się dziećmi. Najmłodsi zawsze mieli zaufanie i sympatię dla obrońców ładu publicznego. A starsi? Naturalnie też, ale niektórzy czasem się krzywią, zwłaszcza kiedy władza odbiera butelki przed wejściem na chorzowski stadion. I czym potem rzucać w sędziego? Albo przed występem popularnego zespołu. Ten tłum puszczony swobodnie zadeptałby Bonnie M. na śmierć. Trzeba mieć nerwy ze stali i siłę konia, by ostudzić zapał młodocianych melomanów i wytrzymać ten stan oblężenia. Kolejna akcja specjalna. Milicja na górze, przestępca na dole. Spotkają się szybko i to nie w celach towarzyskich. Rzeczywiście, pogratulować sprawności i odwagi. Naszej obywatelskiej z okazji 35-lecia życzymy wysokich lotów w trudnej i odpowiedzialnej służbie. Chwileczkę, panie dziedzicowie, mam jedną prośbę do pana. Proszę pana, u mnie w domu są straszne szczury. Wchodzą po mieszkania wprost, panie, po schodach, spaczone jak te jamniki. Także nie, w ogóle nie mogę sobie z nimi dać rady.
Kotów się w ogóle nie boją. Potem poszedłem, proszę pana, do ADM-u, zwróciłem się. ADM mi odpowiedział, masz pan dozorcę, niech pan się zwróci do dozorcy. Dozorca tu zareaguje. Poszedłem do dozorcy. Dozorca w ogóle pijany, wcale nie chciał ze mną rozmawiać. Więc już nie wiem, już nie mam pojęcia, co z tymi szurami mam poczuć. Bo straszne szury się zaplenili nie tylko po schodach, ale i do mieszkania już szkodzą. No. Proszę pana, moja żona tam jest pod 14. Niech pan zobaczy, co ona wyprawia, co ona robi. I panie dzielnicowy, libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie daj Boże zwrócić takie tam towarzystwo. No, a na kolegium to ja nie mogę przeciw nim świadczyć, bo nie daj Boże jeszcze mnie synka skrzywdzą. Poszliśmy na piwo. Postawiłem piwo, później po budce, pół literka, to literka. Okradli mnie wtedy, nic później nie pamiętam, niech pan ich rozpozna. Człowiek dla człowieka powinien być człowiekiem, a człowiek, który nie jest człowiekiem, jest nieludzki. I jeśli pan chce załatwić sprawę ze mną, to pan załatwiaj tutaj, na miejscu, a nie wprowadź mnie pan po sądach. To ja w numerki nie gramy, panie władze. Przepraszam, czyli absolutnie nie grałem żadne numerki. No przecież, jeśli bym grał, to bym posiadał fundusz, prawda? Ale funduszu nie posiadam. Obywatelu dzielnicowy, to do pańskich obowiązków należy dbanie o bezpieczeństwo i spokój w naszej dzielnicy, prawda? Wykrywalność przestępstw i wykroczeń oto najpoważniejsze sprawy chwili. Poczucie bezpieczeństwa osobistego, aktywność społeczna, no od tego bardzo wiele zależy. Proszę pana, moim środkiem jest biuro, moim orężem są środki masowego przekazu, natomiast pańską sprawą jest znaleźć tego łobuza, który buchnął mi to lusterko. Panie dzielnicowy, proszę pana bardzo, żeby pan chociaż raz na tydzień do mnie się zgłosił i zapytał się, jak ja się czuję, na zdrowiu, na tym. No bo w przeciwnym razie to już mnie się dużo nie należy. Dzielnicowy zjawia się u mieszkańców swojego rejonu również bez specjalnego zaproszenia. Mieszkania, które odwiedziliśmy razem z nim, przysparzają mu najwięcej kłopotów. Proszę pana, byłem kiedyś u pana i mówiłem, możliwie, że musi pan uporządkować mieszkanie. Tak jest, no ale jeśli mnie nie było, niech pan się... Ale proszę pana, teraz ja panu powiem, czym ja się kierowałem. Przez delikatność nie powiedziałem panu, że w takiej rupieciarni lęgnie się robactwo. Proszę pana, gdybym ja panu sprowadził komisję sanitarną, to sama komisja sanitarna by pana ukarała. A pan zafujarkowany. Znowuż pan jest pijany, no. Spałem trochę rano. No panie, no jak trzeźwy pan nie jest przecież, nie pan nie mówi takich rzeczy. A ten bardak nie posprzątał pan. Który bardak? No tutaj kazałem panu usunąć to wszystko. Nie wiem właściwie, o co się panu rozchodzi. Mnie się rozchodzi o to, żeby wreszcie pan zaczął uczciwie tutaj i spokojnie mieszkać. A jeśli będzie pan pił wody brzozowe, to ja pana przymusowo oddam do zakładu zamkniętego i będzie pan się leczył, co pan woli. Szeryf czy urzędnik? Bezwzględny stróż prawa i porządku, czy wyrozumiały pośrednik pomiędzy władzą a obywatelem? Bardzo często widzę w portierni zgaszone światło. Wartownik czy dozorca z opuszczoną głową śpi. Wiadomo, że wartownikami są przeważnie ludzie, którzy mają kawałek ziemi poza miastem. Niestety tu powstaje problem. Zmęczeni całodzienną pracą w polu przychodzą właściwie za państwowe pieniądze wyspać się w zakładowej portierni. No tak. Cała dokumentacja, druki, wszystko tutaj otwierane, a nie ma nikogo. Panowie macie tutaj służbę? Tak. Tak jest, tak? No. Wy nie macie pretensje, że są włamania tutaj. No i co, panie dozorco? Jak wyglądamy teraz? Oglądamy kronikę sprzed 14 lat. PA alarmuje, że brak jest zajezdni i warsztatu. Podczas nocnych przymrozków 40 wozów stoi całą noc z pracującym silnikiem. 500 litrów ropy na dobę idzie z dymem spalin. Niszczeją silniki. Zmieniło się miasto. Inne teraz autobusy. Ale podobnie jak wówczas stoją w garażu pod gwiazdami. Silniki chodzą całą noc, żeby nie zamarzły. Niech się zresztą wypowie kierownik techniczny bazy miejskich autobusów, inżynier Ryszard Jechnak. MZK poczyniło próby rozwiązania tego problemu w sensie podgrzewania elektrycznego,
Na razie trudno jest mówić o efektach tego, z uwagi na to, że to jest okres początkowy i nie wiemy, czy ewentualnie zda egzamin w pełni. Rachunek strat jest jasny. Straty paliwa, zużycie silników, zakłócenia w komunikacji. Nie wypowiadamy się autorytatywnie ani na rzecz nowych hal, ani za podgrzewaniem autobusów. Rozwiązań jest kilka. Trzeba w końcu wybrać najlepsze. Nie jest jeszcze sprecyzowany pogląd, w jakim czasie się zamortyzuje hala. Niemniej jednak z punktu widzenia eksploatacji hale jednak ułatwiają zdecydowanie pracę. Ten reportaż to już trochę historia. Powstał parę miesięcy temu. Tak zwane trójki społeczne miały sprawdzać, czy chorzy na zwolnieniu są rzeczywiście chorzy. Pan 3 dni ma tylko zwolnienie lekarskie. Czy to jakaś poważniejsza choroba? Mam 6 dni zwolnienia. Proszę? 6 dni. 6 dni, tak? Grypa czy coś poważniejszego? Pan się leczył u której pani doktor? Zwolnienia okropnego, głowy, temperatury dostał. Czy pan będzie mógł podpisać, że myśmy pana zostali w domu? Prawda, że pan jest w łóżku chory? Mogę. Wobec tego, co wypada, tylko panu życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Jeżeli pan się będzie źle czuł, to radź iść do lekarza. Akcja społeczna przypominała niestety najścia na prywatne mieszkania. Męża nie ma, rozpoczyna się istne śledztwo. Proszę? Proszę. Do huty do lekarza pojechał? Do 21 na zwolnienie lekarskie. Nie musiał chyba dzisiaj, chyba na zastrzyk, że pojechał. Tylko pani nam tutaj podpisze, dobrze? Za nieobecność męża, pod nieobecność, dobrze? Jeszcze. Bo jeszcze zostawimy taką karteczkę, dobrze? I mąż się zgłosi do nas, do działu spraw osobowych, dobrze? Odwiedzimy teraz następnego chorego i zbadamy, w jakich okolicznościach nabawił się czy raka i czy aby na pewno leży w łóżku. Teraz od 17. A przedtem od 13. Aha, to był pan. Wczoraj miał, był lekarz. To jest drugi raz. Przedłużone pan. Tak. Aha, i przedłużony pan ma zwolnienie, tak? A co się stało? Lekarz stwierdziła, że to czyja. Ile przy tym trójki zmarnowały czasu, ile napsuły ludziom krwi. Rzadko padało pytanie, czy chory nie potrzebuje opieki i pomocy. Chyba ten przepis i te metody czas odłożyć do lamusa. Niech za zdrowie chorego odpowiada lekarz. Minęła godzina 8, program 3 z Warszawy, kolejne wiadomości, czyli kolejny serwis informacyjny Trójki. Tadeusz Cichomski. Amerykański minister obrony Kaspar Weinberger oświadczył, że rząd Stanów Zjednoczonych nie zamierza wycofać się z polityki sankcji wobec Polski i Związku Radzieckiego. 28.03.28, Monika Olejnik, dyżur reportera. Świetny pomysł kolegów z radiowej Trójki. Temat dla reportera, czyli co gnębi słuchaczy i w czym można im pomóc. Mam program 3. Dużo butelek różnych. Przez parę lat je składaliśmy do piwnicy. No i teraz może był porządki, chciał je usunąć, pojechał do skupu. Tak. Zdało, że przyjmują tylko i wyłącznie butelki po wódce. Natomiast po winie w ogóle nie chcą ich oglądać. Proszę pani, więc ja spróbuję na to pytanie pani odpowiedzieć w naszym bloku popołudniowym między 16 a 17. Dzień dobry panu, czy jest pan kierownikiem tego punktu skupu? Czy mógłby pan mi powiedzieć, jakiego rodzaju opakowania szklane państwo skupujecie? Jakie rodzaje opakowań? Tych butelki kupujemy, a nie opakowania. Jakiego rodzaju? Wszystkie plus Mirandy, Pepsi Coli litrowych i Pepsi Coli małych. A butelki i kwadratowych. A powinien 0,75. Proszę pana, a jak słyszałam, pan po winach importowanych nie skupuje nie, butelek. Nie. A dlaczego? Bo one są 0,70, a my skupujemy 0,75. I dostałem, proszę panią, pismo od dyrektora, głównego dyrektora, żeby tych butelek nie kupować. Proszę pana, czy według pana to jest słuszne, że się nie skupuje wszystkich opakowań szklanych? Nie wiem, proszę pana, to już mnie niech pani tego nie pyta. Jestem tylko na pensji. Ja mam 4200 zł plus tam za odpowiedzialność i to wszystko. Rozmowa. Cóż, butelkowy problem nie pękł. Od 37 lat trzyma się dzielnie, choć na jego temat nagrano już wiele kilometrów taśmy. Trójce życzymy samych skutecznych interwencji. Always be your friend. Send my love.
Dawniej to się nazywało mutra i jedną majster dawał za Bóg zapłać. Przedsiębiorstwu handlu opałem w Kielcach potrzebne były dwie. Średnica 7, wysokość 5, gwint lewy. Kalkulacja? Nie, kalkulacja to nie zabawa i producent, spółdzielnia zabawkarska, traktuje rzecz z powagą. Surowiec 66 zł, koszty zakupu 3 zł, ale jak przeliczyć na złotówki zużycie parku maszynowego oraz ofiarność załogi? Tu nie może drgnąć rączka księgowemu. Poszło jak jasny gwint. 2000 wziąłby byle kowal, a nasza spółdzielnia nazywa się Centrum Techniczno-Produkcyjne. Nakrętka z centrum to musi kosztować. 2378 za robotę, ZUS i podatek, 8302 koszty wydziałowe. Maszyny zarabiają 4 razy więcej niż ludzie i człowiek jest wreszcie zadowolony. Chociaż... dopiero teraz kalkulacja nabiera wartości. Na szczęście sporo jest jeszcze rubryk, które pozwolą rzetelnie opłacić trud całego kolektywu, nie szczędząc sił i środków. Krojenie, frezowanie, toczenie i cała ślusarka ledwo 1500 razy 9. To już może się nazywać koszt fabryczny, plus zysk planowany 40%, dwa w rozumie, spuszczam jeden. Jeszcze dodać szerokość, długość. Może być. Odwaliliśmy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej spółdzielczej roboty. Za dwie nakrętki do zaczepu ciężarówki zabawkarze w Kielcach wystawili fakturę na 22 484 zł. Rzemieślnik wziąłby o 20 tysięcy mniej, ale iluż ludzi pozbawiłby radości, jaką daje praca i twórczość w zgranym kolektywie. Kochali się, pobrali się, a co było potem, posłuchajmy. Problemy mieszkaniowe zaczęły się w dniu naszego ślubu. Mieliśmy tylko, tak jak większość ludzi z naszego pokolenia, książeczkę mieszkaniową. W podobnej sytuacji znajduje się mnóstwo młodych małżeństw czekających na normalne mieszkanie. Po wielu długich staraniach dostaliśmy mieszkanie rotacyjne, pokój 10 metrów kwadratowych. Teoretycznie po 2 latach powinniśmy dostać mieszkanie docelowe ze spółdzielni. Jesteśmy członkami spółdzielni prawie 9 lat. Wiele osób z naszego pokolenia ma jeszcze gorzej. Nam też radzono poczekać z małżeństwem do momentu otrzymania mieszkania, ale gdybyśmy chcieli rzeczywiście czekać, to i mając 40 na karku, nie mielibyśmy ani mieszkania, ani dziecka. Musieliśmy zrezygnować z naszych ambicji zawodowych. Nie można dobrze pracować, uczciwie, kiedy człowiek musi myśleć o dachu nad głową. Musiałam przerwać doktorat. Mąż musiał zrezygnować nawet z obrony pracy dyplomowej. Po to tylko, żeby nie mając dyplomu, zarabiać troszkę więcej. Jeśli mamy dziś niewielkie możliwości inwestycyjne, to powinniśmy je skoncentrować przede wszystkim na budownictwie mieszkaniowym. Dziecko na interwencję wojewody zamieszkało w hotelu OHP. Razem z mężem w ciągu dnia przebywało ze mną. Kiedy córeczka miała 3 tygodnie, w wyniku starań pielęgniarki środowiskowej skierowano sprawę do sądu. Kiedy, jak to mi powiedziano, dla dobra mojego dziecka, Berenika miałaby znaleźć się w domu małego dziecka, pomyślałam sobie, że lepiej gdybyśmy byli typowym marginesem społecznym. Naszym dzieciom byłoby wtedy lepiej. Błędem moim, mojego męża, było to, że tak bardzo ufaliśmy
w uczciwą, urzędową, normalną drogę starania się o mieszkanie. Zaufaliśmy przepisom, dokumentom, władzom. Przegraliśmy. Kredyty dla młodych małżeństw. Podwyższono je niedawno do 150 tysięcy złotych. Otwarto nawet specjalne sklepy dla ich realizacji. Tu młodzi pytają o sprzęt stereo i kolorowe telewizory. Daremnie. Natomiast po czarno-białe nie ma tłoku. W Emilii odwrotnie. Kolejka już o 5 rano. Tuż po otwarciu wyścig do upatrzonych kompletów kredensów foteli tapczanów. Chwileczkę, nie tak szybko. Nie ten kupi, kto najszybszy. Pierwszeństwo mają kredyty przyznane pół roku temu. Zestaw idzie jak woda, cena 100 tysięcy. Sypialnie za 18 nie budzą zainteresowania. W sklepach gospodarstwa domowego frania nie ma powodzenia. Młode małżeństwa chcą robić rodzinne pranie tylko w pralce automatycznej. Dla ułatwienia sklep wprowadził zapisy na zapisy. I tak jest z kredytami. Klientela grymaśna, a handel w każdym sklepie inaczej odczytuje przepisy. Czas to unormować. Oto nasza rzeczywistość. Wszystkim jest kartka. Ani się obejrzeliśmy, jak zostaliśmy ludźmi z papieru. Mało kto wyznaje się w tym gąszczu kuponików i numerków, grup, klas i kategorii. Każde województwo ma własne, odrębne zasady podziału i rozdziału. Sprzedawcy zapomnieli, jak się handluje. Są teraz automatami do wycinania i liczenia kolorowych świstków. 800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300. Wszystko się zgadza, ale na papierze. Tylko drukarnie skarbowe przekraczają wszelkie plany produkcyjne w Polsce 81 roku. Nie przybywa od tego towarów na półkach sklepowych. Nawet o same kartki nie najłatwiej. Wiedzą o tym emeryci i renciści nękani przez bezduszną biurokrację. Przychodzę tu kilka razy i nie mogę zarobić. Dobrze jeszcze, proszę panią, że pogoda jest. A jak gdyby był deszcz, no i teraz tu idzie, tu pani, bardzo. Ja tam też nie mogę jeździć, no bo ja się trzęsę, proszę panią. Ja mam miażdżycę tętnicy. To teraz trzeba chodzić po 10 lat. Ale jakie to, proszę pana, bałamustwo się zabudzi. Bałamustwo. Ja nie wiem, co nic nie. Bo kartek nie ma. Nic sama nie wie jeszcze co. Ale za klienty, gdzie pan wejdzie? Potrzebuję informacji. Nie, nie, nie. Proszę, proszę właśnie. Na wrzesień 5 osób. A maszyny drukarskie pracują niezmordowanie. W przeciwieństwie do całej naszej gospodarki. Duże miasto wojewódzkie, 28 stycznia.
O, to już nie jest prawny środek płatniczy w Polsce? Owszem, jest, ale wraz z talonem. Pościel za makulaturę, halki też. Co więc robimy? To nie mennica. Tu możemy zamienić je na talony. Rolka toaletowego 1 kg makulatury, rajstopy 10 kg, żelazko 80, radio 150, dywan. Uff, tu chyba zbierała cała rodzina. Pełna tona. Talony ślubne. Podobno przy drugiej żonie nie potrącają. Przy zakupie kalesonów złapano ponoć dwóch bigamistów. Tu zestaw potrzebnych dokumentów uraduje najbardziej rozsmakowanego biurokratę i słusznie, trzeba pilnować, a nuż jakiś staruszek kupi sobie śpioszki? Z wyprawkami sprawa prostsza, ale nie daj Boże jakiś poślizg z pochówkiem, talony ważne tylko 5 dni od daty śmierci. W Kielcach troszkę chyba przesadzono, a my sfilmowaliśmy to dla potomności. A ten? Ten nie jest niemowlakiem, nie chciał się ożenić, nie ma makulatury i nie umarł. Udało nam się wyjechać do dziwnej krainy, niby Polska, a wszędzie spokój i porządek. Widoki rzadko oglądane w większości udzielnych księstw naszego skołatanego królestwa. Tu, we Wrocławiu, poradzono sobie z tym koszmarem. Każda kartka zarejestrowana w konkretnym sklepie ma swój numer i wyznaczony dzień odbioru towarów. Trzeba oczywiście rzetelnie podliczyć dostawy i elastycznie przerzucać się do innych sklepów w razie potrzeby. Bywa tak, że sprzedawczyni towarów jest więcej niż klientów. Po wprowadzeniu tego systemu handel musi działać operatywniej. Potrzebne są poprawki i uzupełnienia. We Wrocławiu wywiązała się na ten temat ożywiona dyskusja, ale zmierzająca do ulepszeń, a nie do stwierdzania ogólnej niemożności. I o to właśnie chodzi. Raz do roku, koło Wielkanocy i na prima aprilis, można sobie przecież pomarzyć. Nareszcie doczekaliśmy się Dnia Mężczyzny. Powszedni szary dzień pana Józia zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Koleżanki sznureczkiem znoszą kwiaty, gratulacje, pozdrowienia. Zorganizowały nawet anielskie chóry na jego cześć. Alleluja, 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 alleluja. Powrót do domu w nastroju wyjątkowo radosnego samopoczucia. Małżonka oczywiście pełna tolerancji i ducha opiekuńczego. W pogotowiu pełny asortyment tego, co pan Józio nazajutrz będzie potrzebował. Jakby to było pięknie. Niestety, rzeczywistość przywołuje nas szybko do porządku. Cóż z tego, że od czasu do czasu nawet pojawiają się w sklepach. Albo uszkodzone, albo już sprzedane. A co się z nimi potem dzieje, posłuchajmy.
Proszę pana, ja dzwonię z ogłoszenia w sprawie pralki automatycznej. Chciałam spytać, czy to jest nowa pralka z gwarancją? Proszę pani, to jest fabrycznie nowa, jeszcze nie rozpakowana, z gwarancją. Automatyczna. Ile kosztuje? No proszę pani, 70 tysięcy. To jest cena umowna. Państwo może dawać ceny umowne, to ja też mogę wziąć ceny umowne. Już od wczesnego świtu czekają na nie tłumy czyścioszków, którym, w co nie wątpimy, bardzo się śpieszy, aby nareszcie zrobić wielkie pranie. Proszę bardzo. Państwo się cofnijcie troszeczkę, żebyśmy mogli. Dalej, dalej. Ja też tu pierwszy. Dobra. Pan jest pierwszy, będzie pan pierwszy. Proszę troszeczkę. Bajer. Mało. Barwa. Duża. Potworzyły się jakieś tajemnicze masonerie, sekretne listy, cyferki. Ludzie, którzy pracują i mają mało czasu, odpadają w przedbiegach. Trudno jednak udowodnić, komu na handel, a dla kogo lokata kapitału. Nam jako pracownikom handlu trudno jest rozsądzać, czy część osób stojących w kolejce to są handlarze, czy to kupujący ludzie dla własnych potrzeb. Każdy dla nas jest klientem, kto płaci. W Zielonej Górze doroczny festiwal piosenki radzieckiej. Finał największej imprezy amatorskiej w Polsce. Понимаешь, это странно, очень странно, но такое уж оконченный чудак. Я гоняю за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди заняты делами, люди едут за деньгами, убегают... Лауреатка, пани инженер Эльжбета Кучинска, śpiewa piosenkę Aleksandra Dolskiego «А я jadę». А я еду за мечтами, за туманом и за запахом. Люди заняты делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, бухты, песни, дожди. Пусть с полным-полно набитым не в дорогу чемоданом память груз невозвращенные долги. Wspólnymi siłami kilku warszawskich hoteli Komitet Kultury Picia urządził pokaz i degustację napitków niskoprocentowych. Zebrani w liczbie 100 uchwalili, że od tej pory ma być w Polsce tak jak w komitecie. Sięgamy dla równowagi po kilka zdjęć z archiwum, ponieważ istnieje realne niebezpieczeństwo, że historyczna uchwała KKP zostanie wykonana. Z dezaprobatą odniesiono się do wszelkich form odbijania przed przystąpieniem do konsumpcji, jak również samego aktu spożywania na tak zwaną rurę. Krytycznie wyrazili się zebrani o wyrobach konkurencji. Na zaopatrzeniu komitetu położyli łapę Agros i Polmos. Uchwała jest otwarta na nowe idee koktajlowe. Organ Komitetu Kultury Picia, tygodnik Veto, stwierdza, że najskuteczniejszą drogą walki z pijaństwem jest uczenie rodaków picia kulturalnego. Nic to, że na razie ustami najlepszych przedstawicieli. Strzyżenie, jak uczy historia, jest zajęciem zbyt poważnym, by można je pozostawić samym fryzjerom. Tak na przykład, co trzeba przypomnieć wyłysiałym już bigbitowcom, mógł wyglądać trening lotnej brygady do strzyżenia bikiniarzy na Podhalu. Rewia najostrzejszego sprzętu i kostiumów, paraliżująca trema i niepewność, czy nie zawiedzie narzędzie, czy pewna będzie ręka.
Najpierw trzeba klientkę doprowadzić do fotela, a potem już bez pytania zaordynować koafiurem, bo liczy się głównie przeród. Oglądamy finał 10. Krajowego Konkursu Strzyżenia Owiec w Poznaniu. Sędziowie i komputer wyłapią wszystkie skargi, że nierówno albo przedziałek nie taki. Za fuszerkę i niegrzeczne odnoszenie się do strzyżonej zawodnik dostaje minusik. Owce, a nawet barany, dobrze wiedzą, na co komu potrzebne jest ich futro. Znoszą strzyżenie z nostalgicznym spokojem do czasu, póki hodowca nie dobierze się im do skóry. Zimno, ale krzepi świadomość, że co najmniej jeszcze przez jeden sezon kożuch nie zmieni właściciela. Różni meteorologowie przepowiadają srogą zimę, straszą brakiem centralnego ogrzewania, ubóstwem i dziadkiem mrozem. Te złowieszcze prognozy skłaniają nas do szukania pomysłów na przetrwanie tych ciężkich czasów. Każdy Polak powinien obowiązkowo zainstalować sobie kozę. Gdy zabraknie węgla, można spalić meble bądź inne domowe drobiazgi. Aby ciepło z kozy nie ulatniało się w przestworza, okna trzeba koniecznie uszczelnić. Mąka zastąpi klej. A co do tygodników, to sami Państwo wiecie, które się do tego najlepiej nadają. Ten pomysł znany już był w czasach wspólnoty pierwotnej. Zastępuje mydło i proszek. Popiół drzewny po kilku dniach zamieni się w łuk. Rzucamy nowe hasło. Popiół drzewny sam pierze. Nasza dziatwa przystąpiła do produkcji proszku do zębów. Na razie w skali chałupniczej. Jeszcze tylko przegląd ciepłych kurteczek. Te, które są za duże, wymieni się u chłopów na wieprzowinę. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta. Przed pierwszym śniegiem każda pani domu przeprowadza remanent. No, chyba wytrzymamy. Gdybyście Państwo mieli inne pomysły na przetrwanie, prosimy o listy. 8 proszków do pieczenia. Nie, 18 proszków do pieczenia. Nie, tak, 4 proszki do pieczenia. Jedni mówią targowisko próżności, inni złomowisko lub karuzela rzęchów. A tak naprawdę jest to jedyne miejsce w kraju, gdzie stoi się w kolejce nie po to, by kupić, lecz żeby sprzedać. Wybłyszczeć, odpicować i olśnić. Najłatwiej ceną. Nie idę. No idę. A co pan, co, z jaką gotówką pan się zgoduje? Pana, ja mam tyle, ile trzeba. Akurat nie na to pan trzeba. O rany. Pożyczka z kasy zakładowej chyba nie wystarczy. To ile? To ile? Ile pan dzwonisz za tego rzęcha? To jest rzęch, proszę pana, to jest maszyna, proszę pana, ta dźwięczy. To słychać, proszę pana, dźwięczy. No ile pan dzwonisz za niego? Ile? No musimy już, to po cichu musimy porozmawiać. No bo my po cichu. Nie chcę konkurencji. Radio prawdziwe? Prawdziwe. Nawet dwa. Trzeci program. 60 minut na godzinę. Bardzo dobry program. Zawsze takie nadają w pańskim aucie? W moim też. W pana na pewno również. Ależ ozdobny ten maluch. Za dużo pali, no to co? Za to mało pije.
A wsteczny braliście na kursie pan wycofa się? A jak pan myśli, że jak tu wjechałem? Na wstecznym przecież, no. Jedynka trochę nie wchodzi. Ale nie wchodzi jedynka? Nareszcie.